Znaczy włącz głos. Ale kamera cię zasłania, poczekaj. Widzowie, nastał moment, kiedy trzeba się do czegoś przyznać. Nie spodziewałbym się, że kiedykolwiek ta chwila nastąpi. I szczerze mówiąc, to nie sądziłbym, że kiedykolwiek ta sytuacja nastąpi. I szczerze mówiąc, skrywałem to przed wami 2 lata. 2 lata to przed wami skrywałem. W sumie można powiedzieć, że skrywaliśmy. 2 lata. Drodzy państwo, pamiętacie moją dziewczynę na live'ie, kiedy pokazała się przez przypadek? Dokładnie. To jest ona. Dalej jest ze mną. Cały czas ze mną była. W momencie, kiedy upadłem na YouTubie, ona cały czas ze mną była. Wiele ludzi mówiło, że ona będzie ze mną tylko dopóki mam pieniądze. No nie do końca. Skończyła mi się cała kasa. Miałem 17 tysięcy kredytu naciągnięte. Przepierdoliłem wszystkie swoje pieniądze. Korzystałem z pieniędzy od banku. Czyli tak zwany debet. Limit na koncie. W momencie, kiedy zostało mi 2000 zł bankowych, kredytowych, wykorzystałem 17 koła. Ona była ze mną przez cały ten czas. Mało tego, powiem wam więcej. Gdy miałem 17 tysięcy złotych kredytu, ale nie wstydź się, nie wstydź się. Trzeba powiedzieć prawdę. Nie można być. Trzeba powiedzieć prawdę. Teraz albo nigdy. 369 góral, piękna twoja dziewczyna. Pozdrowienia dla was, 50 zł. Marek, dzięki. Dzięki, Maruś, fuj. Trzeba powiedzieć prawdę. Bo jak nie teraz, to kiedyś. Trzeba to powiedzieć. My dwa lata ukrywaliśmy to przed wami. Znaczy ukrywaliśmy, no ciężko tu powiedzieć, bo to ja ukrywałem, nie? Ty chciałaś się pokazać już dawno, ale ja nie chciałem. O czym zaraz wytłumaczę, dlaczego. Posłuchajcie, w momencie, kiedy straciłem wszystkie pieniądze, nie miałem kurwa za co żyć. Żyliśmy z bankowych, nie? Pieniędzy. To był wtedy debet na koncie, miałem limit. Wziąłem limit 20 tysięcy. 20 tysięcy, tak. 17 wykorzystałem i zostało 2000 coś. No, także straciłem wszystkie pieniądze swoje i zostało 2500 chyba bodajże na życie. No, ale to już naprawdę była końcówka i więcej pieniędzy nie było. I to były, słuchajcie, takie czasy, kiedy tak naprawdę, no wtedy próbowałem pójść do normalnej pracy. Próbowałem pójść do normalnej pracy. No ale co to było, kurwa, no. Tu mnie rozpoznał, tam mnie rozpoznał, tu mnie rozpoznał i to chuj taki wielki był, nie? Była pizda. Wiecie, słuchajcie, wiele ludzi powtarzało inaczej. Wiele ludzi pisało na czacie albo w komentarzach, że Sandra, bo to jest Sandra, znacie już ją, że ona była tylko dla pieniędzy ze mną. Słuchajcie, mi się pieniądze wszystkie skończyły. Mało tego, miałem 17 tysięcy złotych kredytu naciągniętego na plecy. Mało tego, wiecie co zrobiła? Gdy ja nie mogłem pójść normalnie do pracy, ona poszła. Ojej, oparzyłem cię, przepraszam. Dobra, nic się stało. Oparzyłem, kurwa, oparzyłem, bo zagapiłem się. Mało tego, ja do pracy pójść normalnie nie mogłem. Wiecie, co zrobiła? Ona poszła do roboty. Ja nie mogłem, ona poszła. Nie rzuciła mnie, jak kurwa świnie jebaną dziwkę. Poszła do pracy, żeby pomóc mi, ale przede wszystkim nam pomóc. Ile pracowałeś? 2 miesiące, nie? Coś koło tego.
2 miesiące pracowała. Co robiłaś? Ale śmieję się z komentarza, jak ktoś tam napisał. No, chujowa robota to była, nie? No, trochę. Co to było mniej więcej? Żeby nie kojarzyli, kurwa, debile jebane, niektórzy. Co tam było? Mycie czegoś tam? Kafelek, nie? No, coś tam. No, mycie kafelek, podłóg. No, po prostu takie mycie kafelek, podłóg, co nie? Nie mam 13 lat. Pierdol! Samo, że tak mam. Kurwa, śmieć jebany. I słuchajcie. Myła kafelki, podłogi. No, cześć, Peter. Dwa miesiące robiła. Właśnie, wrócimy do Petera. Dwa miesiące robiła. Zarobiła... Ile zarobiłaś? Około 4000, nie? Coś koło tego, no. 4000 złotych zarobiła. Około. I wyobraźcie sobie, że ona z tej wypłaty 4000 wzięła sobie 15 złotych, żeby kupić sobie koszulkę. Ja jej nie kazałem. To są jej pieniądze, rób co chcesz. Ale wyobraźcie sobie, że ona mówi mi tak. 15 złotych biorę, bo chcę sobie kupić koszulkę. Jakąś na bazarze, chuj wiedzie, czy gdzie to było, nie? Czekaj, zaraz. Gdzieś taka dziewczyna, co skarb nie dość, że normalna, to jeszcze śliczna, nie? Sztuczna lalka i trzyma ją burącz, bo takich kobiet jest niewiele. Maniuś, pozdrawiam i szczęścia życzę, ale co już macie? Normalna, to jeszcze o, śliczna, Maniuś. Sztuczna lalka i trzyma ją oburącz, bo takich kobiet jest niewiele. Pozdrawiam i szczęścia życzę, ale to już... Bardzo wiele jest do przegadania, ale no widzę, trzeba, nie? Więc ja wszystko powiem. Maniuś, dzięki. I słuchajcie, 4000 złotych zarobiła. Wzięła 15 złotych na kupienie koszulki. Gdzie to było? W Lumpeksie czy na bazarze? Nie, jakaś sieciówka, ale to było z promocji. Sieciówka z promocji. 15 złotych wzięła na koszulkę. A wiecie, co zrobiła z całą resztą? Dała mi. Żeby mi pomóc. Bo ja do pracy normalnie pójść nie mogłem. Nie mogłem. Teraz wam powiem, bo widzę, że... No i ten gadu gadu nie pi... Napijmy się wspólnie pierwszy raz razem w komplecie. No i elegancko, ja to się cieszę waszym szczęściem. Damian, zaraz wypijemy wódka, jest piwo, jest wszystko. Zaraz się napijemy, jest martini. Z lodem nawet martini mogę je zrobić. Zaraz się napijemy, dzięki. Ale najpierw trzeba powiedzieć, bo 2 lata była skrywana prawda. Słuchajcie, Sandra. Z tych 4000 złotych wzięła 15 złotych, żeby kupić sobie koszulkę z sieciówki. Całą resztę dała mi. Powiedziała, że chce mnie ratować. Chce mnie ratować. Ale przede wszystkim nas ratować. A wiecie czemu? Bo my już wtedy mieszkaliśmy razem. My mieszkaliśmy razem. 2 lata jesteśmy ze sobą. Ile? Kiedy będzie? 2 lata już mieliśmy. 2 lata mieliśmy. Nawet nie pamiętasz. Już ponad 2 lata jesteśmy razem. I wyobraźcie sobie, że ona całą wypłatę oddała mi. 4000 złotych, żeby mi pomóc, żeby nam pomóc, żeby spłacić kredyt, żeby spłacić długi, żeby spłacić wszystko. Jezus, nie wiem, jak usiąść. Wtedy za... No nie widać cię. Dobra, nie tak, bo... No dobrze jest. O kurwa, jebano. A to jest łakietnik, ale napierdolony Ełki zapomniał. Pozdro dla was i dużo, dużo szczęścia na nowej drodze życia. Zagryź mordę na czerwone, bo to miłość. Pozdrawiam pannę młodą. Okietnik, cześć, kiedyś ci się oświadczę na live. Nie. Zakrec mordo na czerwone, bo to miłość. Pozdrawiam pannę Mloda 50 zł. Dzięki łokietnik, dzięki. Zakręcę, wszystko będzie pięknie, ładnie. Dzięki. I słuchajcie. Ja musiałem to ukrywać 2 lata. Dlaczego? No o. Szczęścia, pieniędzy, duże dzieci, wili ładnej od rodzinki, kocham was i zostaje do końca. Rodzinki, kocham was i zostaje do końca 5. To jest piękne, nie? Zobacz, ludzie, którzy kurwa zostali ze mną, nie? Pomimo tych wszystkich gówien jebanych. Zobacz, zostali, zobacz jacy oni są. Czyli jednak nie było co się bać. Gratulacje, trzylowe, cieszę się z twoich szczęścia. Ściskam gorąco, lof, lof, lof. Marecki, dzięki. Dupko, kochana moja. Marecki, gratulacje, trzylowe, cieszę się z twojego szczęścia. Ściskam gorąco, lof, 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 10 zł. Słuchajcie, ja się z wami z tym 2 lata kryłem.
No ty też chodź do nas szybko. No, chodź ja się z tym, nas. Ja się z tym, ja się chodź. Z tym widzowie... Wojtek, no. Zajaraj se. Nie, zostaw kota. Pierdol się jej. Nie mów tak. Co? W ryja chcesz? Nie, to już nie te czasy. Żartuję. Widziałeś? Patrz! Kurwa! Piotruś! Ej, w szoku jest, w szoku jest. Tam, mówiłem? Kurwa, w szoku będzie. Jestem już dawno pełnoletnia, nie mam 17 lat. Czekaj, spokojnie. Jestem w szoku, Grzesiu, wow. To, co się w ostatnim czasie dzieje, to jest rozpierdol. Jeś? Widziałaś? Znaczy widziałeś. No, widziałeś? No nie widziałeś, tylko widziałaś. Piotruś! Powiem ci szczerze, że to dla mnie samego jest kurwa szok, nie? Piotruś, dziękuję, ale naprawdę dla samego mnie to jest kurwa szok. Myśmy no 2 lata się kryli z tym, nie? Znaczy w sumie od momentu, czekaj, ty się pokazałaś przez przypadek... Ja ty jesteś mam... Jezus Maria! 50 euro! Jak krzycz! Nie rób, nie rób. Ej, 200. Kurwa, jebane. Fur, Grzesiu, Sandra, patrz, Stepanek! I jeszcze Marek. Góralu drogi, Sandra to fajna babka. I pozdrowienia dla niej, szacunek i pozdrowionka dla was. Jak? Stepanek nas kocha. 3, 4, 2 plus 2, 1, 2. Ile? 5, 4. Pisałem, że nie zostawiła. Bardzo ładna kobitka. Szczęścia życzę. Pozdro mniej niż 3. Dziękuję wam, kurwa jego mać. Kto podał ciepłą wódkę? No ja jebie, nie mogę nadążyć. Ile to było? Co z kwiatami dla Sandry 5 zł. No zaraz powiem. Zaraz wszystko wytłumaczę. Powiem wam szczerze, że tu jest tyle informacji od serca dla was. Takich szczerych, prawdziwych informacji od serca, że ja kurwa nie nadążam, nie? W chuj, nie nadążam z tym, nie? Serio. To jest rozpierdol. Stefanek, dziękuję. Wszystkim dziękuję za pieniążki, kurwa. Piotruś tam stówkę zajebał. Bardzo wam dziękuję, ale ja też nie mogę się połapać, kurwa, w tym wszystkim, bo naprawdę jest ogień jak chuj. No więc, kurwa, w skrócie, drodzy państwo. Z Sandrą jesteśmy 2 lata. Skrywaliśmy się z tym w chuj czasu, gdy ja prowadziłem live'y alkoruletki, albo alko w ciemno, albo alkoloto. Sandra była tam w sypialni. Patrzcie. W tym pokoju, który tam jest sypialnia. Gdy ja prowadziłem live'a tutaj z chlania wódki, Sandra siedziała w sypialni i ogarniała czat. Sprytnie, bo nawet nie wiedzieliście. No właśnie, ale nie chciał... Tak, serio, serio wariat, chudy byk, serio. Sandra ze mną cały czas była. My w tym mieszkaniu mieszkaliśmy cały czas. Od początku, kiedy były live'y, pamiętacie rok temu live'y tutaj, jak robiliśmy, pamiętacie tą pufę, która była taka w kształcie piłki do kosza, taka pomarańczowa, taka, no taka pomarańczowa w kształcie piłki do kosza. Sandra była, cały czas, w sypialni obok. My cały czas mieszkamy ze sobą, my 2 lata jesteśmy razem. Słuchajcie, cały czas, gdy mówię, ta sytuacja była chora z przeszłości. Ona była cały czas raz ze mną, myśmy kurwa ani razu nie zerwali. Tak, widziałam cię na czacie. My ani razu nie zerwaliśmy. My cały czas razem byliśmy. Cały czas mieszkaliśmy razem. Tylko, że nie pokazywała się, ja prowadziłem live'y sam. Cały czas. To była rzecz, którą skrywałem przed wami 2 lata. 2 lata. Buzi, buzi, czat spam. Damianek. Daj buzi. No ale ty się boisz. Damian, buzi, buzi, czat, spam, 10 zł. Nie, nie, tak. Proszę. No to daj buzi. No, ale bo ty się wstydzisz. I teraz jest zła na mnie. Nie jestem zła. No ale powiedział, że buzi. Wstydzi no, się. No dobra, bo jestem trochę zestresowana, dobra. No to dajcie jej spokój, widzowie, bo ona zestresowana jest. No nie, no ale ma prawo się stresować. Kurwa, 2 lata się stresowała, ja wiem jak to jest. Zaraz się rozpadnie. Ono jest połamane. No to, inne. No to weź drugie. Znaczy ja ci przyniosę, kochanie moje. No. Pierdol się. Kto podał ciepłą wódkę? Tak mam nadzieję, że mnie pan...
zapamiętasz 5 zł. Czekaj, chcesz poduszkę pod dupę? No możesz dać. Dobra. No bo to są właściwie poduszki pod te krzesełka, wiesz? No są. Ale pierdol się, nie żartuję. Ale widzowie, musicie jej wybaczyć, bo ona się stresuje. Pamiętacie w ogóle, jak ja... Ty jesteś moją lady, prawda ciebie, baby. No zapierdol śmigłę. Nie, żartuję. Zakręć śmigłem. No zapierdol mi śmigłem. Nie umiem. No zapierdol mi. Nie, dobra, tak, nie tak. Nie. Dobra, skąd? Kurwa, tak. Nie przeklinaj. No. Dlatego tak często do kibla chodził. Nie chodził do mnie, jak tak chodzi często do toalety. Co masz taką minę? Co? Nie wiem. Ej, widzowie, ale nie wyzywajcie, kurwa, jego mać. Jak ja wróciłem na YouTube'a po roku czasu przerwy, to też byłem zesrany i zestresowany. Ale ja już prowadziłem wcześniej live'y. Ona pierwszy raz, kurwa, na live'ie jest. Więc wybaczcie tą... Jak się mówi? Wstydliwość? No po prostu, no jest zestresowana, no wybaczcie. Ona się rozkręci. No jest dopiero pierwszy live przed kamerą, jest... No ludzie, kurwa, 1800 widzów, to ja bym... Kurwa, zesrany był też. Ja Jezus, nawet nie zobaczyłem, ile jest widzów. No ja 5 razy bym bardziej był zesrany niż ty, więc ja cię rozumiem, no jej. Więc też tak nie naciskajcie troszeczkę, nie? Ale generalnie, no buzi można. Nie, bo piłeś wódkę. No daj mi buź. Szybkie. No. No ale bądź taka, jaka byłaś poza kamerą. Czekaj. Grzesiu, zaskoczyłeś mnie w chuj, że 2 lata Sandra z tobą mieszka. Pozdrawiam was serdecznie i życzę szczęścia, pięknie razem wyglądacie zawsze z tobą. No przez półtorej. Ale to pasterok jest zajebisty. On jest w porządku. Pasterok jest kurwa taki widz równy, nie? Nie znam wszystkich. Ale pasterok jest kurwa dzik, nie? Bekasz? Przepraszam. Ty, beka zajebała, zajebiście. Daj powąchać. No daj powąchać. Ale nie wstydź się. No ale, no co? Szczęścia Grzesiu, PS, to ona powinna siedzieć na twoim miejscu, a ty na tym krzyk. Nie, bo będę taka malutka z złotych. No ma rację w sumie. Ale to jest, no nie, no to siadaj, no pewnie, że dobrze mówi. Siedź. Nie. No dawaj. No ale musisz mieć więcej poduszek. Ale daj mi poduszkę pod dupę, bo jak ja mam siedzieć? Kurde, jego mać. Dziękuję. Weź mi to odsuń bardziej, znaczy przysuń mi to bardziej. Co? No. Czekaj, czardej i z domu nie wychodzić. Ale to poczekaj, bo ja już się zesrałem gojdy. Co? No przysuń mi czas. No kurwa, jego mać. Okej, dobra. Tak. No i siedzę jak ta pizda jebana teraz. Ale mi tu niewygodnie bardzo. Nie? No. No to dawaj tam, z powrotem. Siedzieć tam, bo to mam troszkę pracy. Kurwa, jego mać. Ej, ale oddawaj mi tą jedną. Aha, no dobra. No takie są skutki, widzisz. O, łe jest. Łe, kurwa. Ej, 4200. Nie rób, Grzesiek, zachowuj się. No nie, ale fajnie, bo właśnie dużo zarobiliśmy. Ała, kurwa, co? No, wyjebałem mi. Dobrze, nie, kocham cię. No. Zaraz lechlejem. W ogóle ja się boję przy niej wódkę pić, bo ona mnie po głowie bije. Nie. Tak. Tak. Nie. No, a co sądzisz o biwaku? Ale ten co był, czy ten co był 2 lata temu? No nie wiem, biwak był fajny, jak były tapety rozwieszane. Ale jak kupię chatę, to kurwa ten. To biwak robimy w prawdziwym lesie. To ja wtedy szałas wypierdolę tam z gałęzi. Dobra, i teraz wracajmy do tematu głównego. Ej, to ja teraz wiem, dlaczego tak trudno ci się odpowiada na te pytanie z czatu. Czemu? Bo ja sama już nie nadążam, jak oni coś tutaj piszą. No, widzisz? Ale ten... Nie wiedzą, że moderatorką jesteś. No. Widzowie! Wiecie, że Sandra... Wiecie, że Sandra jest moderatorką na czacie? I to też jest, kurwa, tajemnica. Była tajemnica, bo teraz chuj nie tajemnica, się dowiedzą. Wiecie, że Sandra jest moderatorką na czacie? A wiecie, jak się nazywają? Nazywa? XYZ. XYZ to jest Sandra. Cały czas była. To jest ona. Tak myślałem. Kubuś! Ty, cwaniaku, jeden. No to widzisz, to wiedziałeś. Czy sobie zmieniłam nazwę? No. Sandra to była XYZ od samego początku. To jest ona. Cały czas. Ej, ale tutaj nie widać mojego kolczyka i oni pewnie myślą, że sobie dłubię w nosie. Widzisz? Patrz. Nie widać mojego kolczyka. A nie widzisz? Widać, to no. To wygląda, jakby sobie dłubała w nosie, a tu mam kolczyk. No, ona ma kolczyk w nosie, no. Pa, oni w szoku są. Co? No tak, no XYZ to jest Sandra. Poza tym,
Pamiętacie jak latały donaty? XYZ 100 zł czy coś takiego? Pamiętacie te donaty? To ja wam zaraz wytłumaczę, o co tu to chodzi. To nie były fake donaty, żeby nie było. No właśnie, bo jeden taki pajac jebany pierdolił, że XYZ to jest fake czy chuj wie co. To ja wam zaraz wytłumaczę. XYZ to jest Sandra. Ona wysyłała donaty. Generalnie to ja zbieram na dom, co nie? Bo zbieram na dom, no to wiecie, no to nie będę tłumaczył, tak? Sandra zarabia pieniądze, no już nie będę mówił gdzie, no bo to jest tajemnica, w jakim zakładzie i tak dalej. Na pewno nie... No. No na pewno nie tam, gdzie myślicie, spokojnie. No. I tego, i generalnie to ja nie chcę, żeby ona się dorzucała do domu, co nie? Bo ja zbieram na dom, czy tam z donatów, czy z czegoś, no to, to ja, nie? Ja zbieram na chałupę. I nie chcę, żeby ona się dorzucała, wiecie. Jestem z tobą już chyba 3 lata i zawsze będę, życzę wam powodzenia, kochaneczki, tym zesiu, team Sanderka. O kurwa, i nie spadł. Dzięki, Kordix, spoko. No i generalnie ja nie chcę od Sandry pieniędzy żadnych. Ona, wiecie, to co ona zarobi z pracy, to są jej pieniądze. Niech sobie kupi ciuchy, kosmetyki, perfumy, czy tak dalej, nie? Ja, jak zarabiam z donatów, no to te pieniądze to są odkładane na dom. Ja płacę rachunki, prąd, woda, jedzenie, picie, inne takie gówna i tak dalej. To, co ona zarobi, to jest jej na kosmetyki, na ciuchy i tak dalej. Ona nie musi się wkładać, kurwa, ani grosza, co nie? Bo ja taki jestem, ja nie pozwolę, żeby moja kobieta jakiegoś grosza dawała gdzieś tu na opłaty czy na chatę. Nie, to jest wszystko jej i tego. A wiecie, ja jej mówię, kurwa, nie dawaj do chaty, a ona, wiesz, mówi, do ręki mi nie da, bo mówi, masz do ręki na dom, nie, się składam. A ja mówię, nie chcę, pierdol się, nie chcę tych pieniędzy. A ona wtedy, kurwa, w donacie wysyła. A ja mówię, kurwa, nie chcę tych pieniędzy z donata. A ona mówi, że no masz tu i na chatę i nie pierdol, nie, ma to być do chaty i chuj. No i co ja mam powiedzieć wtedy? No ja mówię jej, kurwa, nie chcę, a ona mówi, to ja ci te pieniądze odeślę z powrotem, jak mi odeślesz. No i nie mogę się dogadać, no. Ja mówię jej, nie chcę żadnych tych pieniędzy tego, bo to, mówię, jest twoje. To, co na dom czy na opłaty, to ja płacę, a te pieniądze, które zarabia, to są jej i ja nie chcę tych pieniędzy. No ale widzisz, ona w donacie, kurwa, od czasu do czasu zajebie stówę, nie? No i później co ja mam powiedzieć? Walka na donaty miał z Peterem. No, walkę na donate z Peterem miała. Grzesiek nie wyzywał, nie wysyłał. No wyzywałem ją, bo mówię, kurwa, nie dawaj tych pieniędzy na chatę. No mówię, przecież to, kurwa, ja zarobię w inny sposób gdzieś donate, coś tego. Mówię, tam na chatę, ale mówię, ty nie wydawaj, bo to, mówię, to są twoje pieniądze. No, ja mówię, no to ja te pieniądze z donate'ów twoje odeślę ci. A on mówi, to jak mi odeślesz, to ja odeślę tobie z powrotem. No i, kurwa, nie dogadasz, nie zestrasz się. Nie, fajnie, fajnie, że tak wszystko jest z tego. Ja mówię, wiesz, o co chodzi. No jest w porządku, jest fajnie. Mieszkacie razem? Tak, mieszkamy razem od 2 lat. 2 lat? Nie. To znaczy przez 1,5 roku przyjeżdżam do ciebie na weekendy, a... Aha, tak. Przez 1,5 roku... Ale w sumie można to zaliczyć jako 2 lata. Jeszcze raz szczęścia, dużo zdrówka i radości, niech w waszym domu miłość zagości. Dzięki, Macionek. Mam nadzieję, Peter, że nie jesteś zły. Nie, no Peter teraz nie wie, o co chodzi, rozumiesz? On jest, kurwa, w szoku w chuj. Piotruś jest, kurwa, w szoku w chuj. Macionek, dzięki. Nie, no Piotruś jest w szoku, bo on nawet nie wiedział. Nikt, kurwa, nie wiedział. Wiecie, kto wiedział? Wiecie, kto wiedział? Kyleplay. I Stefan. I Stefan, tak. Kyleplay wiedział od niedawna, a no, Stefan wiedział od zawsze, tak. Stefan wiedział od zawsze, a Kyleplay wiedział od chyba 2 tygodni. Tak. Albo od tygodnia? Albo od tygodnia? Nie, nie, no gdzieś, grę. Gdzieś od 2 tygodni Kyle wiedział, a Stefan wie od samego początku, co nie? Ale generalnie, drodzy państwo, powiem wam szczerze, kurwa. Gdy ja widziałem komentarze na czacie, że ja jestem stulejarz, że ja nie rucham, że, kurwa, nie wiem, że ta dziewczyna, która była ze mną kiedyś, to mnie rzuciła, bo się kasa skończyła. To mi się, kurwa, śmiać chciało, nie? W chuj. Siedzi i donatę wysyła, pozdrawiam, 5 zł. Pozdro. Zaraz zapiszemy, tylko, kurwa, tu jest taki rozpierdol. Zaraz ogarniemy wszystko. I słuchajcie, mi się, kurwa, śmiać chciało, nie, jak oni tak gadali, że ja stuleję, że ja tak... Jeszcze Vanarek, kurwa. Ale Portadela, pamiętam, wysłałeś wtedy 100 zł. Ale jest rozpierdol, co? Vanarek, 10 zł. Dzięki, Vanarek, pozdro.
No i słuchajcie, jak gdy widziałem te komentarze, że ja stulejasz, że coś tam i tamto i sramto, że ta dziewczyna, która pokazała się kiedyś przez przypadek na kamerze, że ona była ze mną dla pieniędzy. To było przypadkowo wtedy, jak się pokazałam. Mi się kurwa śmiać chciało z tego, ale nie mogłem wam tego powiedzieć, bo to była tajemnica. Tajemnica kurwa do grobu. Nie mogłem wam tego powiedzieć, mimo że widzowie, wy doskonale wiecie, że ja was w chuj szanuję. Ale ja wam tego nie mogłem powiedzieć. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale ja wam tego kurwa nie mogłem powiedzieć. To była tajemnica w chuj, nie? No nie chciałem po prostu, no nie chciałem, nie wiem. Nie wiem, czy ja się obawiałem, czy co, nie wiem, po prostu no nie chciałem i tyle, no ale nadszedł taki moment, że no... No nie trzeba było tego powiedzieć, ale... Ale chciałem. Chcieliśmy. I ja, i Sandra razem chcieliśmy w końcu, żeby wyszła prawda, nie? No i wyszła. Pamiętasz mnie, czerwony? Unkowi będzie! Tak, czyli już dwa losy ma, nie? Peter teraz myśli, co się odjebało. No Peter teraz jest w szoku w chuj pewnie, nie? Peter teraz jest w szoku w chuj. Unkowi dzięki. Peter teraz jest w szoku w chuj, co się odjebało, bo dla Petera, w sumie dla wszystkich widzów teraz oglądających, to jest na pewno mega wielkie zaskoczenie i nie dziwię wam się, bo dla mnie też jest to zaskoczenie, tylko takie trochę inne, że w końcu... No, w końcu będę mogła normalnie gotować. No właśnie, to też jest prawda, bo bardzo często było tak, gdy ja prowadziłem live'a, to Sandra pisała mi na Facebooku, że ona chce sobie zrobić kolację. Nie wiem, kanapkę z czymś tam, albo nie wiem, coś ugotować czy coś. To wiecie, to było takie, że o, nie rób sobie kolacji, nie gotuj, bo ludzie usłyszą, zaraz będą podejrzenia, że ktoś tu jest. Wiecie, o co chodzi. I też Sandra nie mogła sobie swobodnie zrobić kolacji, czy ugotować sobie jedzenia, nie? A jak już, kurwa, coś trzasnęło, nie wiem, coś się... Spadło, to była no, coś się poruszyło, coś spadło, coś walnęło, to było, że o, Wojtuś, co ty robisz? O, krowa, co ty robisz? Przewracasz coś. A tak naprawdę to ona szła do kibla się wylać i po drodze coś przewróciła, nie? I to takie, wiecie, ukrywanie, pierdolenie się i takie, wiecie, takie chuje, muje, kalesony. Poniekąd się cieszę, że w końcu... Wyszło to, bo ty będziesz mogła swobodnie sobie gotować, robić sobie kolację i wiesz, przejdziesz sobie normalnie, nie będziesz musiała ukrywać się czy coś. Ja też się cieszę, nie? Bo w końcu będzie tak swobodniej. No. John, a czy z tą budową, na której pracowałeś, to była ściema? Nie, Mortko, to nie była ściema, ale powiem ci, że ja się zwolniłem stamtąd. Zwolniłem się stamtąd od bodajże 3 tygodni. Od 3 tygodni się stamtąd zwolniłem, nie pracuję tam. Na razie tymczasowo, zobaczymy. Może tam wrócę, może nie, nie wiem. Ale dlatego XYZ pisało o Instagramie itd. itp. Co? Nie rozumiem. Nie wiem. Piotruś, ale o co chodzi? 3 tygodnie nie pracuję na budowie, siedzę w domu. Poniekąd wzięło to się od migdałków, ale to w sumie tydzień był poprzedzony, bo na migdałki choruję trochę wcześniej. Ale zwolniłem się z budowy, bo nie mieliśmy zlecenia i siedziałem w chacie i czekałem na telefon, kiedy będzie kolejny plan na budowę. Siedziałem w chacie, nic nie robiłem. Dłuższy czas telefonu nie dostawałem, nie było planów na kolejną konkretną budowę jakiegoś bloku. Starałem się bardziej na tych streamach przykładać, więc no zwolniłem się stamtąd, no i tak siedzę w kacie. Jestem pod telefonem, mogę wrócić na tą budowę, nie ma problemu, ale no na ten moment się zwolniłem, no tym bardziej migdałki miałem chore, więc no tym bardziej nie wracam tam. Ale być może masz nie być jak Rafoniks na live czarny. Jaki Rafoniks? Co to znaczy, że jak Rafoniks? Nie wiem. Elo, hereł, kurwa. Nie, nie rób tak. No dobra. Ała, moje ucho! Co? Daj mi w ucho ten. Zapiszczało mi, wiesz? Czemu? No bo mi w ucho, nie w ucho pocałowałeś, nic nie słyszę. Serio? No, tu mam ucho, nie? A nie policzek. I włącz jakąś muzykę, bo tak cicho jest. Pierdol się! Nie, nie rób tego. Dobra, ała, kurwa. Dobra, żartuję.
Walnę ci w przepona. Ale mi się chce. Już, ale czujesz się trochę zrelaksowana bardziej? Nie, nie trochę. To idziemy na szalopa. Nie, żartuję. Kurwa, ja jest robię. No żartuję se, kurwa, jeba. Kurwa, nie. Cieszę się, kurwa, że w końcu, no, w końcu normalnie możemy rozmawiać, a nie pierdolenie. Muzykę włączyłaś? Nie, udało mi się. Ale to nie wiem, czy dobrze nas słychać. Daj trochę ciszej, czekaj. Daj. Ja nie umiem. To ja włączę. O, teraz. No, widz. Ojej, przepraszam, w kolan.